Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku recenzji książek historycznych. Książka, którą polecamy w tym odcinku, to książka historyka Krzysztofa Kloca z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pod tytułem Piłsudski. Studium fenomenu komendanta, wydana przez Ośrodek Myśli Politycznej. Publikacji dotyczących Józefa Piłsudskiego jest mnóstwo. Doczekał się kilku poważnych biografii takich autorów jak Andrzej Garlicki, Wacław Jędrzejewicz czy Włodzimierz Suleja. To jednak nie jest biografia. To próba odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się fenomen Piłsudskiego, jak się narodził oraz kim byli ludzie, którzy ulegli jego czarowi. To książka o zjawisku szerszym niż sam Piłsudski. To rzecz o obozie piłsudczykowskim, jego genezie i rozwoju. Kiedy zatem według autora rodzi się fenomen Piłsudskiego? Jego zdaniem w czasie działalności w Związku Walki Czynnej i w trakcie organizacji Związków Strzeleckich. Ten wyjątkowy stosunek do Piłsudskiego widać najpełniej podczas I wojny światowej, kiedy komendant staje na czele pierwszej brygady legionów. Stosunek młodych żołnierzy do wodza jest pełen szacunku i oddania. Jego stosunek do podkomendnych pełny jest ojcowskiej troski. Ta wyjątkowa więź, której nie doświadczy się w żadnym innym wojsku. To ci żołnierze staną się w wolnej już Polsce elitą piłsudczykowską i to na nich postawi marszałek, który miał za życie wielu przeciwników, ale miał też ludzi fanatycznie sobie oddanych. Mógł zawsze na nich liczyć. Jak wyglądała ta elita tych najbliższych współpracowników komendanta? Najbliżej Piłsudskiego według Kloca byli ci, którzy działali w nim jeszcze w PPS. Walery Sławek, Aleksander Prystor, Witold J. Konarkiewicz, Kazimierz Sosnkowski. W Związku Walki Czynnej, Legionach i POW, Leopold Liskula, Janusz Jędrzejewicz, Kazimierz Świtalski, Bolesław Wieniawa, Długoszowski, Adam Koc, Władysław Belina-Prażamowski, Jędrzej Moraczewski, Michał Sokolnicki. Z czasem do drużyny komendanta dojdą młodsi, zwłaszcza Józef Beck. Niezwykle ciekawie wyglądał stosunki Józefa Piłsudskiego z Kazimierzem Sosnkowskim, który był pod urokiem komendanta od czasów Związku Walki Czynnej. Po 1926 roku Kazimierz Sosnkowski był przez Piłsudczyków postrzegany niemalże jako tchórz. Nie poparł bowiem otwarcie zamachu majowego. Co więcej, Sosnkowski, co podkreśla autor, nie akceptował ślepo wszystkiego, co działo się po maju 1926 roku, jak na przykład procesu brzeskiego i traktowania więźniów w twierdzy wojskowej w Brześciu nad Bugiem. Autor zarzuca Piłsudskiemu przede wszystkim to, że nie zaznaczył otwarcie, kto ma po nim objąć schedę w wojsku. Zdaniem Kloca Piłsudski otworzył tym samym drzwi do konfliktu we własnym obozie, co ostatecznie doprowadziło do jego dekompozycji, czego smutnym finałem było samobójstwo Walerego Sławka w kwietniu 1939 roku.